Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj witam wszystkie strzelce, te zodiakalne, ascendentalne w Słońcu, w Księżycu. Jeśli macie ten znak, to też jest horoskop dla Was. Może częściowy w jakimś stopniu, ale oczywiście wszyscy mogą tutaj się odnaleźć, jak mają strzelca w jakimś punkcie w swoim horoskopie. Tarot oraz magiczne przesłanie do Renwirtu. Także na koniec to przesłanie i teraz zobaczmy, jaki to będzie miesiąc ogólnie dla strzelca. Jaki to będzie miesiąc, co tutaj może się wydarzyć. Zazdrosna kobieta, kochani, tu uważajcie na spory właśnie z jakąś kobietą, która może czegoś Wam zazdrościć, może być toksyczna, trudny moment zakończenia pewnych spraw w tym miesiącu, przeciążający trochę miesiąc. Ktoś może wtrącać się, ktoś toksyczny w Wasze życie. Troszkę jest tutaj obciążeń, moi drodzy. Ale idźmy dalej, zobaczmy, wyjaśni się więcej za chwileczkę. Co w pracy? Ogólnie w pracy dla strzelca. Co w pracy? Praca trochę w blokadzie. Jest oczywiście od początku miesiąca. Może więcej czasu spędzicie w domu. To może być urlop, ale też zmiana w pracy. Tu może nie wszystko wyjść po Waszej myśli, bo oczywiście możliwe, że przedłuży się Wam urlop, albo też, moi drodzy, będą jakieś zmiany w Waszym życiu, że po prostu przedłuży Wam się na przykład albo zwolnienie lekarskie tutaj może być, albo urlop. Będzie jakaś blokada, która nie będzie pozwalała Wam dokładnie, sumiennie wykonywać tych Waszych obowiązków zawodowych. To może być związane z Waszym domem. Co w finansach? Ogólnie, co w finansach? Finansowo. Właśnie finansowe zmiany. I wyszło, kochani, to samo. Tutaj oczywiście na początku miesiąca będzie jakaś osoba, przyjaciel, na którą możecie liczyć na wsparcie, ale w finansach będą duże zmiany. Mogą się te zmiany wiązać z jakimiś wydatkami na dom. Tutaj też może się popsuć jakiś sprzęt, jakaś sprawa, która jest zaległa. Coś może się tutaj nam zmienić poprzez dodatkowy wydatek, tak? Dodatkowe finanse będą potrzebne. Możliwe, że też to będzie związane z Waszym zdrowiem. Podreperowanie się, tak? Oby tutaj niczego sobie nie złamać, ale ja o zdrowiu jeszcze dopowiem. Powiem Wam tylko tyle, że nagła zmiana finansowa ze względów domowych. Nagła zmiana finansowa. Miłość, uczucia. Co w miłości, co w uczuciach? W miłości trzeba się będzie zastanowić może nad partnerem u niektórych, też oddalenie troszkę, bo oddalacie się od siebie z powodu jakichś wyjazdów. Na koniec miesiąca dopiero będzie taka stabilność miłości w uczuciach, wspólne rozmowy, spotkania w Waszym domu. Tu oczywiście planowanie dla niektórych wspólnego zamieszkania w tym miesiącu, jakieś wybory związane właśnie z miłością. Ja Wam powiem, niektórzy mogą szukać mieszkania na przykład wspólnego w tym miesiącu, jakiejś zamiany, kupna, czegoś w tym rodzaju. No ale w domu, zobaczmy w domu ogólnie, co tutaj wyjdzie dla strzelca w domu. W domu trzeba będzie, moi drodzy, rozwiązać jakąś sprawę ważną. Macie dużą ochronę z góry, dużo Was jest takiego duchowieństwa i oczywiście związane z wyborami w Waszym domu, z
sprawy urzędowe albo umowa jakaś do podpisania. Trzeba będzie albo porozmawiać, albo coś uzupełnić w waszych jakichś dokumentach. Tutaj będziecie mieli jakiś wybór, decyzję do podjęcia, co robić dalej, tak? Bo chcecie zmian, tam było widać już, i oczywiście w waszym domu ważna rozmowa, ważna umowa bądź dokument do podpisania, i wy w tym wszystkim i wasze wahanie. Tak to wyszło. No, trochę się wyjaśniło, moi drodzy, już teraz bardziej. Zobaczmy, co w zdrowiu. W zdrowiu należy uważać na nerwobóle, układ krwionośny, kochani, się zaznacza, i układ kostny, i też mogą być jakieś alergie bądź zmiany związane z alergiami. Układ pokarmowy się pokazuje, zatrucia bądź właśnie sezonowe jakieś alergie. I bardzo tutaj kostno-stawowy układ i krwionośny. Trzeba uważać na swoje zdrówko i oczywiście, kochani, niespodzianki, niespodziewane sprawy w tym miesiącu. Niespodziewana podróż, zmiana, konflikt z kobietą, tak? Bądź też, moi drodzy, tutaj zaangażowanie wielu osób w wasze życie, tak? Jakieś zaplanowane, moi drodzy, strategie. Trzeba uważać na to, aby po prostu na swoje słowa, i oczywiście tutaj walka jest też pokazana właśnie o lepszy los, ja bym powiedziała, tak? Może być niespodziewana podróż z kobietą do kobiety. No dobrze, kochani, i oczywiście teraz przesłanie na ten miesiąc magiczne od wróżek do Renwirtu. Afirmacje. By wznieść swoje myśli i energię na wyższy poziom i osiągnąć to, czego pragniesz, stosuj pozytywne afirmacje. Moim zdaniem, kochani, afirmacje są dobre, oczywiście, dla każdego. Zawsze, ale same afirmacje nic nie zmienią tak naprawdę, jeśli my nie zmienimy swoich przekonań, a przede wszystkim swoich myśli, i nie będziemy kreować naprawdę pozytywnej takiej swojej jakiejś podświadomości. Afirmacje same, to afirmacje muszą być też poparte działaniem, moi drodzy. To jest takie moje zdanie, bo nie można tylko afirmować i nie robić nic. To pamiętajcie o tym, żeby działać i popierać te swoje właśnie nie tylko myśli, ale też i działanie afirmacjami. Najpierw ukierunkowanie, a potem afirmowanie. Takie jest moje zdanie. No, wiem ze swojego doświadczenia, moi drodzy, najpierw praca nad właśnie takim kierunkiem, tak, w życiu. Bo afirmacje są bardzo, bardzo ogólne i naprawdę mogą nie przynieść same afirmacje skutków. Trzeba działać, wybrać kierunek życiowy. Dobrze, kochani, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia.